Fundacja Ronalda McDonalda, działająca również w Polsce, skupia się na potrzebach rodzin i wspieraniu tego, aby w przypadku choroby dziecka rodzice mogli być jak najbliżej niego. Zgodnie z tymi założeniami na oddział dziecięcy w Puławach trafiło kilka łóżek, z których będą mogli korzystać rodzice dzieci przebywających w szpitalu. Chcieliśmy bardzo podziękować Fundacji McDonalda za przekazanie nam łóżek dla rodziców, co jest bardzo ważnym elementem leczenia naszych dzieci, ponieważ rodzina może być razem i w razie konieczności na tych dodatkowych miejscach rodzice w godnych warunkach mogą przebywać ze swoimi chorymi dziećmi, za co bardzo dziękujemy. Te łóżka, czyli dodatkowe miejsce dla rodzica, pomagają naszym rodzicom w takim godnym przebywaniu z dzieckiem, ponieważ często jest tak, że rodzic nie ma swojego miejsca, musi spać na karimacie albo wręcz na podłodze, więc na pewno pomaga to w poprawie jakości przebywania w szpitalu ze swoim chorym dzieckiem, co też wpływa na opiekę, prawda? Bo jeżeli rodzic jest bardziej wypoczęty, to też dziecku może bardziej pomóc. Faktycznie mamy dzisiaj pewnego rodzaju możliwości leżanki dla rodziców, ale takiej formy jeszcze nie mieliśmy. Jest to faktycznie leżanka czy łóżko do spania z możliwością składania w pozycję fotela. To na pewno pomoże rodzicom lepiej odpocząć przy dziecku. Bardzo się staramy, aby jakby przynajmniej dzieciom stworzyć dobre warunki, trochę przypominające dom, czyli rodzice, jakieś zabawki, książki, jeżeli to jest możliwe, i to jest nasz tak jakby cel. Ja też jeszcze raz powiem o jednej rzeczy. Jeżeli choruje pacjent, to choruje jego rodzina, ponieważ jeżeli choruje pacjent, dziecko, to rodzice są bardzo zatroskani o jego zdrowie, o jego samopoczucie. Więc dzisiaj najczęściej bywa tak, że któryś z rodziców cały czas czuwa przy tym dziecku, mimo tego, że my mamy opiekę pielęgniarską, mamy osoby opiekujące się tymi dziećmi. Natomiast nikt nie zastąpi mamy i taty. W sumie fundacja przekazała już 1117 łóżek do 66 szpitali w całej Polsce.